Chciałbym opowiadać trochę o problemach i sposobach, jakich wyzwaniach, które stawia przed człowiekiem praca z kilkoma serwerowniami, z kilkoma centrami danych. Tak jak jest to dosyć przewrotnie na samym slajdzie tytułowym pokazane, równa się dc kwadrat, dc jak dc serwer. No to może w trzech słowach uczknąć ten wykład. Na początek chciałbym w trzech słowach powiedzieć, co to właściwie jest to data center, czego my od niego chcemy, jakie stawia przed nami wyzwania. Bardzo krótko, jak wyglądały dotychczasowe data center w Onecie, jakie były duże, jakie były silne, jak były zasilane, jakie nam sprawiały przyjemności i problemy. Dokąd nas to zaprowadziło? Troszkę o problemach, które pojawiają się wtedy, kiedy data center robi się duże, kiedy infrastruktura robi się duża i kiedy wszystko razem, cała ta infrastruktura zaczyna zachowywać się inaczej, niż człowiek by się spodziewał i niż by sobie życzył. Później, co musieliśmy zmienić w naszym sposobie myślenia, w naszym sposobie postępowania, w naszej infrastrukturze i technologii, żeby móc sobie poradzić z tymi wyzwaniami i z tym, co to już z tymi wyzwaniami. Na koniec pokażę, czy to ma sens. No, nam wydaje się, że tak. Pokażę, dlaczego tak myślimy i na jakiej podstawie mogę tak twierdzić. No i na koniec nie mógłby nie paść spojrzenie w przód i nie mogę spróbować powiedzieć, co dalej, co od teraz w przyszłość. No to po kolei, co to jest to data center? Najprostsza odpowiedź, miejsce dla serwerów, miejsce dla sprzętu. Odpowiedź bardzo ogólna, bardzo niesatysfakcjonująca. A poza tym, że jest to miejsce dla serwerów, to jeszcze mamy wobec tego data center, wobec tego miejsca bardzo konkretne wymagania i potrzeby. Czyli możemy powiedzieć, że jest to miejsce, gdzie umieszczamy maszyny. Tak maszyny, tak serwery, storage, wszystko, całe wszystkie elementy infrastruktury sieciowej. Są to systemy, o których nie zawsze się myśli, a które są krytyczne dla działania data center, czyli systemy zasilania i chłodzenia. Data center w ogóle nie byłoby ciekawe, gdyby nie było podłączone do jakiejś sieci i nie było w stanie świadczyć już usług na zewnątrz. No i krótko mówiąc, data center jest to potężne wyzwanie. Jest to nawet kilka zupełnie różnych wyzwań, jak urządzić sobie dobre data center. Tak jest, w jakim firma, infrastruktura będzie właściwie funkcjonowała. Ja już mówiłem, pytań jest kilka. Pierwsze, najłatwiejsze do przewidzenia, bezpieczeństwo fizyczne. Jeśli już mamy ten nasz sprzęt, mamy te serwery, mamy ten storage, mamy sprzęt sieciowy, chcemy je trzymać w miejscu, w którym będzie on bezpieczny. Data center ma zapewnić bezpieczeństwo tak przed kradzieżą, tak przed sabotażem. W związku z tym ważne są wszystkie elementy kontroli dostępu, wszystkie elementy związane właśnie tak z zapewnieniem tego bezpieczeństwa fizycznego. Bezpieczeństwo energetyczne. Data center, kiedy już mamy nasz sprzęt data center, kiedy już wszystko razem działa, no to chcemy, żeby dalej działało. Sprzęt uparcie nie chce działać bez prądu. A co gorsze, jak już ten prąd bierze, to wydziela ciepło. No i trzeba po pierwsze cały czas w sposób pewny, nieprzerwany dostarczać energię do data center, do infrastruktury tam pracującej, odbierać ciepło, jakoś sobie z nim dalej radzić, co z nim dalej robić. I bezpieczeństwo, szumnie na tym napisałem, teleinformatyczne. Ten sprzęt, data center jest po coś. Nie po to, żeby tam był, nie po to, żeby brał prąd, nie po to, żeby się grzał, tylko po to, żeby jakieś aplikacje tam działały, żeby jakieś usługi świadczyć. Nie uda się to, jeżeli nie będzie to w odpowiedni, bezpieczny sposób podłączone do infrastruktury, do sieci, tak żeby te aplikacje móc rzeczywiście użytkownikom świadczyć. Jak widać, wiele razy pojawia się tutaj słowo bezpieczeństwo. Nie jest to przypadek. Data center, jednym z głównych powodów, głównych motywów zainteresowania data center jest właśnie bezpieczeństwo. Bardzo szeroko rozumiane, we wszystkich jego aspektach. To jest tutaj wypunktowane, fizyczne, logiczne. No to może odrobinka teorii. Ponieważ data center, serwerowie na świecie są już kilka lat, w związku z tym musiały powstać również organizacje, które próbują usystematyzować naszą wiedzę o data centers, usystematyzować to, co wiemy, sposoby, jak się to robi, usystematyzować również tą inżynierską wiedzę, która stoi za dobrym data center. Jest
Technicians Infrastructure Association, która opublikowała taki standard. Nazywa się on tak ładnie TIA-942 Data Center Standards. Dzieli on serwerownie w ogóle na cztery duże kategorie, na cztery duże grupy. W zależności od tego, czego oczekujemy od tej serwerowni, jaki poziom tego właśnie bezpieczeństwa ma ona zapewniać, no i co za tym idzie, ile ma kosztować. Tier pierwszy. Najmniejsza inwestycja, najmniej taka serwerownia daje. Serwerownia, która ma pojedynczo wody zasilające, pojedynczo wody chłodzące, nie zapewnia redundancji komponentów. Mądrzy ludzie wymyślili, że taka serwerownia zapewnia dla infrastruktury poziom dostępności na poziomie 99,671%. Przez tyle czasu infrastruktura w serwerowni powinna pracować w sposób niezakłócony. Niezakłócony poprzez czynniki wynikające ze strony data center. Nie mówimy tu oczywiście o awariach samych aplikacji, które tam pracują. Tip drugi. Wciąż mamy pojedyncze obwody zasilania i chłodzące, ale już pojawiają się elementy redundantne. Już na tym poziomie gwarantujemy sobie zasilanie awaryjne, gwarantujemy sobie agregaty, gwarantujemy sobie UPS-y, gwarantujemy sobie być może kilka podejść zasilania z różnych punktów, z różnych sieci pośrednich. Tier trzeci. No to już zaczyna się nowa jakość dla takiej serwerowni. Tier trzeci to jest, to mówimy o serwerowni, która ma wielokrotne obwody zasilania i chłodzące. Mówimy o serwerowni, w której sprzęt jest wielokrotnie zduplikowany, w której już, tak jak powiedziałem przed chwilą, mamy kilka ścieżek zasilania, kilka ścieżek chłodzenia, ale ścieżki te są, pracują w trybie active passive, czyli jedna ze ścieżek pracuje, jedna z obwodów pracuje, druga jest obwodem awaryjnym. Taka serwerownia średnio zapewnia nam dostępność na poziomie 99,982%. No i wreszcie tier czwarty. To jest serwerownia, o której możemy powiedzieć, że jest w pełni bezpieczna. Jest to serwerownia, która ma zwielokrotnione linie obwody zasilające, ma zwielokrotnione obwody chłodzące. Komponenty są zwielokrotnione, infrastruktura jest redundantna. Taka serwerownia, taka infrastruktura zapewnia nam odporność na uszkodzenia, na awarie i średnio statystycznie daje nam dostępność na poziomie 99,995%. Czyli średni czas niedostępności takiej serwerowni oscyluje, to już mówimy o pojedynczych minutach w skali roku niedostępności. Jeżeli już mówimy o statystyce, jesteśmy przy liczbach, średnio można powiedzieć, że serwerownia klasy T1 kosztuje około 10,5 tysiąca dolarów w przeliczeniu na kilowat mocy IT. Serwerownia tier 4, no to średnio znowu TIA określiła, że daje nam to koszt około 32-35 tysięcy dolarów na kilowat mocy IT. Dobrze, skoro już powiedziałem, co to jest to data center, to powiem teraz bardzo krótko, jak się to w Onecie przez lata kształtowało. Taka wycieczka po historii. Początek. Onet jako firma powstał w 1996 roku. Ktoś pamięta jeszcze, jak wyglądał wtedy internet? Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, takie coś jak stałe łącze to